Witam wszystkich, z tej strony Quaodron i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA Vice City. No i moi drodzy, na początku tego odcinka oczywiście kontynuujemy pościg za tym dealerem, który nas oszukał, ponieważ dał nam, właściwie my daliśmy mu kaskę, a on nie dał nam towaru. Dobra, i za to musi zginąć, pięknie. Ile kasy, dawaj i te czunia, no. Dobra, i teraz odbieramy telefonik. Zabierz Mercedes z jej mieszkania. Okej, czyli tak. Love Fist, Love Juice, Mercedes. Właśnie Mercedes. Mieszanka naprawdę wybuchowa. Okej, moi drodzy, i... no, tutaj kontynuujemy misję właśnie dla zespołu Love Fist. Misje są naprawdę fajne, no z tego co widzicie. Już na samym początku był taki minimalny zwrocik, że dealer nas oszukał. Wow, tutaj widzę na hardcora też ścisnę ścigolem. A co na jednym kółeczku, na bogato. No i lecimy po tą Mercedes. No i po odebraniu Mercedes pojawi nam się taki motyw utrudniający przywiezienie jej, ale zanim ją odbierzemy i zanim ten motyw się pojawi, to sobie po prostu tutaj pojadę na spokojnie. Wow, poniosła mnie fantazja. Okej. Lecimy tutaj po ścigola. I kto tam do mnie dymi? Wy chcecie mieć problem, naprawdę? O to proszę, no ja tam mam sporo amunicji. Ja tam mogę się z wami pobawić. Hajtańczyki jedne. Gin. No. Noga mu odpadła. Odpadnęła, wsiadamy na ścigola, lecimy naszym PC-600. Do mieszkania Mercedes jest niedaleko, ale... Nie mogę nic powiedzieć, nie chcę spoilerować. Nawet na 3 sekundy przed. Nie lubię spoilerów, nie lubię po prostu spoilerować. To mija mi się tak z celem. Już jesteśmy w tym całym klubie golfowym, w którym onegdaj robiliśmy misję dla Avery'ego Carringtona. No i tutaj już jest mieszkanko Mercedes. Okej, tutaj wjeżdżamy. Ale ma ładne mieszkanko. I nie wiedzie czemu na nas czeka już. Hiya, Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having Love Fist? Okay. But just as a favor, I expect return. Okej, dostarczy Love Juice i dziewczynę zespołowi, zanim ten wyjdzie na scenę. No i tutaj pojawił się pod ilością amunicji ten motyw utrudniający, o którym wam mówiłem, czyli ograniczenie czasowe, i tego czasu jest naprawdę mało, a do tej miejscówki Love Fist jest naprawdę kawałek drogi. Tak więc no, trzeba się streszczać. Każdy upadek, każde w ogóle zderzenie się może po prostu spowodować to, że nie zdążymy na czas, przez co misja zostanie... Wow! Jaki w ogóle tutaj stunt chyba to się nazywa, grubo. Ale właśnie o tym mówiłem, że każdy właśnie upadek może spowodować, że misja zostanie niezaliczona, bo nie dotrzemy na czas, ale wydaje mi się, że tego czasu powinno mi styknąć. I moi drodzy, właśnie mała rada ode mnie dla was, żeby zabrać sobie tego PCJ-ta od dealera lub od kogoś innego, zabrać tego PCJ-ta i cisnąć właśnie tym motorkiem na tą część misji, bo jakby nie patrzeć, no było blisko, jakby nie patrzeć, motor jest no niebezpiecznym środkiem, bo można się łatwo przewrócić, ale jest naprawdę PCJ-ka 600, no jest przeszybki. Okej, zdążymy, mamy 20 sekund, już jesteśmy na miejscu właściwie. I pięknie. No, na razie. No i ta, jak ta, ojej, nie Candy? Nie Candy. Misty w GTA 3 też tak szła wolno i kręciła kuperkiem. Dobra, misja zaliczona za całe 2000 dolarów. Czyli no malutko, mogło być 4, ale spoko. Moi drodzy, kolejna misja. Psychopata. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm not joking again. It's heavy stuff, man. Heavy gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes Duran Duran. Shut up, you fool. Just cause Jez Bond sheep. It's a love rocket thing, can? Wait, shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save Love Fist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Okej.
Jedź na miejsce występu i co, spróbuj znaleźć szaleńca. Czyli mamy jakiegoś antyfana Love Fist, który chce ich zagłady za wszelką cenę, tak więc taki typowy hater troll i musimy go wykryć. Tutaj jesteśmy już bardzo blisko na miejscu, pasuje. Tutaj fanki krzyczą, fajnie, fajnie. 10 na 10, ta była super. No ta tak 9 na 10. A to... Jaki kolo, masakra. Nie, no, naprawdę GTA, właściwie twórcy GTA mają przeczarny humor. Dory psychola, nie pozwól mu uciec. No spoko, jeżeli to jest ten cały psychopata. I mam takie dziwne wrażenie, że ten koleś ma albo niemiecki, albo austriacki akcent. Może się mylę, ale no takie mam przeczucie, takie w ogóle, tak usłyszałem to. O, i tutaj jest taka fajna oskryptowana ciężarówka i ona nam trochę pomogła. Ale niestety nie zdążyłem go dorwać. No, Sentinel jest szybkim w miarę autem, a tutaj ta limuzyna Lofista no nie jest demonem szybkości. No ale jedziemy, jedziemy. I tutaj dodatkowym utrudnieniem jest to, że nie mamy go, tego kolesia, zaznaczonego na radarze, więc gdy on nam ucieknie, no już trudno będzie go odnaleźć. Gdy właściwie nas zniknie z oczu. Dobra, niech płonie w piekle. tutaj pod górkę raczej go nie dogonimy. Ale on, widzę też, kierowcą jest totalnie kiepskim, więc to działa na moją korzyść. No dobra, dawaj, dobra. I teraz, bo mi się już dymi z limuzyny. Okej, dobra. Szybko, może mieć broń. W ogóle, auto się pali, ten wsiada, no masakra, inteligencja na poziomie harvardzkim. No i już lepiej, troszkę płatna misja, bo za całe 4000 dolarów. Okej, moi drodzy, czyli poszło bardzo sprawnie. Kolejna misja u Lofista zakończona. No, lecimy po kolejną misję. Zobaczymy, co już teraz się stanie. Bo w ogóle mamy tutaj grupę rockową, a w ogóle nic nie koncertują. Przydałoby się na jakiś koncercik. I kolejny telefon. How you doing, mate? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention. We're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Hey, be careful. Okay, czyli potrzebują ochrony na koncert. To o tym właśnie mówiłem, że brak koncertów. Jednak się troszkę myliłem. O, jakiegoś bikera, coś tam mamy, załatwi ochronę. O, wezmę sobie tą strzelbę. Sapsa 12. Nie potrzebuję snajpy. Wezmę sobie jeszcze, o, kamizelę. I lecimy, moi drodzy, dla... właśnie dla... na kolejną misję dla Lofist. Czasami się tak głupio język plącze, jak u jakiegoś przedszkolaka, naprawdę, nie wiem. O, tu mi w ogóle ucięło limuzyna grupy Lofist, ucięło limu. Tylko została zyna. Okej. I misja nazywa się... Aha. Wróć, gdy zaliczysz misję u kogoś tam. U chyba... Aha, tutaj się pojawił, nawet nie zauważyłem. Pojawił się As. Chyba tutaj jest As jakiś. To jest karta w ogóle, nie? Pojawiła się na radarze. Ale moi drodzy, no zgodnie z kolejnością nie będę teraz robił misji. To są chyba jacyś bajkerzy. Nie będę u bajkerów robił misji. Zrobię misję przy budce telefonicznej, ponieważ ta misja pojawiła się wcześniej na moim radarze. A jak sami wiecie, ja tutaj robię misję po kolei. Ten Esperanto niedługo by w kosmos poleciał, bez skafandra. Dobra, mamy 6 rano, kolejny poranek. Lubię poranki i zachody słońca w Vice City, bo naprawdę są świetne i piękne. Dobra, dawaj to autko. Jak to autko się nazywa? Blista Compact. To autko jest nawet szybkie. Całkiem, całkiem fajnie. No tak więc, moi drodzy, no, tak samo jak w przypadku Kubańczyków i Haitańczyków, trzeba było najpierw wykonać misję dla Haitańczyków, żeby dokończyć misję u Kubańczyków. Tak samo tutaj trzeba zrobić misję u tego, u tej właśnie karty, u tego asa jakby, żeby dokończyć misję u Lofist. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy w GTA 3 coś takiego miało miejsce. Z tego, co się orientuję, chyba nie. Nie, było coś tak... Było coś takiego? Nawet nie wiem. Może tak, może nie, no. Napiszcie mi, czy coś takiego było w GTA 3, że trzeba było najpierw zrobić misję tu i tam, żeby zrobić misję tu. Ale nie tak, że po kolei, tylko że najpierw część misji tu, a potem część misji tam, ale chyba nie. Nie, na pewno nie. Dobra, nieważne. Tutaj, moi drodzy, w tych rejonach, no bywaliśmy już, ale w tych rejonach właśnie, w których teraz się udaje, czyli w rejony lotniska tutaj, no w tych rejonach jeszcze w tym let's play nie byliśmy, więc podziwiajcie tutaj widoczki.
Vice Port. Port czy Point? Vice Point. To i wygląda jak R, ale dobra, nie będę się kłócił. No i lecimy tutaj do tego właśnie punkciku, tego telefonu oddalonego, no całkiem sporo, bo no trzeba kawałek tutaj jechać. Już jesteśmy na lotnisku. I na lotnisku, moi drodzy, podobnie jak w klubie golfowym, gdy przejdziemy przez bramkę, co za chwilę zobaczycie. Oj, zniknie nam cała broń. Właśnie nie zniknie, tylko będziemy musieli niestety zostawić. No troszkę smutno, ale nic się z tym nie zrobi. No i spójrzcie, pyk. No i nie mamy broni. Ojej, smutno trochę. Tak się czuję bezbronny. No i misja nazywa się Draka z teczką. Time to fry bigger fish, Mr. Teal. There's a rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. She will walk through the crowd and ask someone the time. You must kill that person, retrieve the case and take it to the location taped under the phone. Mhm. Podnieś snajperkę. No zupełnie jej nie widzę za tym kwiatkiem, naprawdę. Nie spuszczaj z oka kobiety na balkonie. Zejdź ruchomymi schodami i zacznij rozmawiać z celem. Kiedy skończysz, zabij rozmówcę, ale nie ją. Przepraszam, pomyłeczka. Zawieź teczkę, którą opuści rozmówca do sklepu z bronią gdzieś tam. Zachowaj odległość od celu. W prawym górnym rogu masz pasek dystansu. Okej. Okay. Jeśli się zapełni, zostaniesz zauważony. Dziękuję za instrukcję. No i tutaj właśnie mamy ten pasek odległości. Chyba w moim tym spostrzeżeniu, które tam miałem kiedyś, nazywało się to strachomierz, ale nie dam sobie ręki uciąć. No i dobra, namierzamy tą kobitkę. Jest tutaj. No i zobaczymy, dokąd ona się uda. Jak daleko będzie szła i tak dalej. Fajnie się patrzy przez tą snajperkę. Lepiej niż w GTA 3. Chociaż ta jest podobna, ta nowsza jest taka, ta nowsza. Ta druga jest troszeczkę lepsza, bardziej zaawansowana. Z laserowym celownikiem. O, widzicie, tu troszeczkę bliżej podszedłem i już pasek się zaczął napełniać. Dobra, cel mamy namierzony. Okej, okay, po rozmowie, czyli teraz mogę strzelać. Pięknie. No kolej, zejdź mi z linii strzału. No, teraz ten. Pięknie, zginął. O, tutaj ochrona do mnie w ogóle dymi. Dawaj, 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 teczkę. No, weź aktówkę do sklepu z bronią w downtown. Okej. Okay. Czyli najpierw oczywiście musimy pozbierać broń. Tutaj. Skąd ja mam karabin M60? Przecież ja go nie miałem. Dobra, nieważne. Policja przyjechała, jajajaj, a ja nie mam żadnego tutaj w ogóle samochodu, nie wiem, gdzieś mi blisty ukradli. Nie mam amunicji do tego, do mojego karabinka maszynowego. Dobra, dawaj w radiowóz i uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. No, czy jakoś się udało? Nie wiem, tutaj pojedziemy? Nie, chyba nie. Nie tędy jechałem, trzeba wrócić tą drogą, dokładnie tą. Okej, okay, czyli jakoś się udało bez większego szwanku. No i jedziemy sobie. Zapomniałem o tych cwaniakach. Przecież to jest ta misja, ta chora misja, w której ci cwaniacy w tych czarnych... Jak te auta się nazywają? No nieważne, wiecie, to jest to auto, którym przyjechaliśmy na początku gry. No ciężko będzie tutaj ogarnąć, bo mamy już flaka zamiast opony i tutaj oni są całkiem szybcy. Tak więc no musimy się po prostu streszczać, nic o nic nie uderzać. Natomiast tego mamy jeszcze dwie gwiazdki poszukiwania, więc to też nam nie ułatwi specjalnie ucieczki. Ale Jezusie, mam nadzieję, że jakoś mi się uda. Dawaj, 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 ciśnij radiowozie, przecież jesteś stuningowany, specjalnie podrasowany, żeby łapać złodziejów, przestępców. Nie złodziejów, tylko złodziei chyba się odmienia. Aj, poprawna polszczyzna, u mnie czasami tak kuleje mocno, że szok. No dobra, już chyba troszkę niepotrzebnie spanikowałem. O, tu stała w ogóle limuzyna Love Fist, którą porzuciłem na rzecz blisty, ale jestem niecny. Okej, okay, tutaj jest ten sklep z bronią całkiem blisko, więc chyba ta misja już... no nie uda mi się jej zepsuć, mam nadzieję. No i wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Okej, okay, skok. Nie udało się, ale... Jest, pięknie, misja zaliczona, 8000 dolarów za tą misję. No. I przy okazji sobie uzupełnię amunicję do MP. Znaczy to nie jest MP, ale teraz sobie wziąłem MP. Dobra. Nie chcę już tej kamizelki, mam już dosyć, jej sporo.
Teraz wystarczy mi jakieś autko, czy coś w tym guście. No, może być nawet stalion, cabrio, nie pogardzę. I lecimy na misję do tego asa. Zobaczymy, któż jest tym asem. Co on przed nami kryje, co on ma nam do zaoferowania i cóż za misję. Właściwie jakiego rodzaju misję będziemy dla niego sobie wykonywać. Okej, no stalion, no po prostu prowadzenie staliona jest koszmarne. Dużo bardziej mi się podobała wersja sportowa, właściwie wersja gangowa. Ogier gangu Diablo z GTA 3, ale to tak nawiasem. No i moi drodzy, misja nazywa się Stalowe Koła. O, uwielbiam tą muzyczkę. Where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. Wejdź do wolnego Harley'a. Czyli czeka nas wyścig, moi drodzy. I jeżeli moglibyście, to napiszcie mi. Ja ci dam pajaca. Napiszcie mi, jak nazywa się ten utworek, co leciał. Ten. Strasznie mi się podoba. I tutaj, z tego co pamiętam, inteligencja tych panów w trakcie wyścigu nie jest zbyt wysoka, więc ten wyścig, pamiętam, należy do banalnie prostych. Ale tutaj mamy misję, ten koleś nazywa się Wielki Mitch Biker, czy coś takiego. Jeśli coś pokręciłem, to mnie poprawcie. Delikatnie, delikatnie. I tutaj jeden koleś nazywa się chyba Cougar, a drugi Zeppelin. I to ten Zeppelin zapewne jest nawiązaniem do zespołu heavy metalowego Led Zeppelin. Led Zeppelin, dokładnie. Ja takiej muzyki z troszeczkę tam kiedyś mi wpadła w ucho. To jest taka stara naprawdę grupa rockowa z lat 70. Nie chcę was okłamać. Tutaj ja w tej muzyce nie siedzę, ale coś mi się tak wydaje, bo mój tata takiej muzyki słucha. Tak więc no. No, stąd to wiem. Dobra, tutaj cyk. No jakoś sobie radzimy. Tak więc fajne nawiązanie do takich starych oldschoolowych zespołów Led Zeppelin, AC/DC, no posłucham sobie czasem, nawet na siłowni, no bo jest fajnie sobie takiej muzyki posłuchać, ona nawet można powiedzieć, że mnie motywuje, zwłaszcza AC/DC. Ale moi drodzy, o czym to jeszcze miałem wam... żebyście mi napisali, że jaka jest nazwa tego utworku, co leci, wiecie, ten kim w tym barze tam. Okej, no i spójrzcie, rozgadałem się i już misja zaliczona. $1000 za tą misję, jak na jej trudność, sumka w sam raz. Dobra. No i moi drodzy, kolejna misja, która nazywa się... Za... nie wiem, z gościem coś. Zadzieranie z gościem, o. Hey, Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly Business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Ten dźwięk informuje, że zapomnieć trochę wskaźnika, oby tak dalej, aha. Czyli musimy po prostu zrobić totalny chaos, no czyli po prostu wizytówka całej serii GTA, tak mi się przynajmniej wydaje. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii zagrajmy GTA Vice City.
Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!